Cześć wszystkim, z tej strony Jakub z firmy Discolm. W tym krótkim wideo chciałbym z Państwem porozmawiać na temat oszustw, z jakimi możecie się spotkać podczas importu towarów z Chin oraz podczas zakupów na popularnych platformach sprzedażowych, takich jak na przykład Alibaba. Oglądajcie. Oszustwa, próby wprowadzenia w błąd klientów, konsumentów zdarzają się bardzo często. Skąd się to bierze? Bierze się to z tego, że w Chinach jest bardzo, bardzo duża konkurencja wśród sprzedawców i producentów. Stąd chcąc się wybić, chcąc zarobić większe pieniądze, niekiedy stosują oni niestety nieuczciwe metody, żeby wyciągnąć, że tak powiem kolokwialnie, jak najwięcej pieniędzy z kieszeni nieświadomych klientów. Jakie mają metody? Oglądajcie. Pierwsza z metod wprowadzania klienta w błąd to oferowanie produktów bardzo niskiej, bardzo rewelacyjnej cenie, na przykład na portalach sprzedażowych takich jak Alibaba, co ma na celu zachęcić Was do zakupu. Producent, sprzedawca wystawia dany towar w cenie bardzo niskiej lub w cenie dużo niższej niż konkurencja. Kogo szuka? Szuka klienta, który zobaczy świetną cenę, uzna, że jest to super deal i dokona szybkiego zakupu bez zastanowienia. Co się potem dzieje? Potem, gdy kontaktujemy się ze sprzedawcą, usłyszymy, że albo musimy dopłacić, ponieważ to była jedynie zaliczka, tutaj na poczet zamówienia, na poczet produkcji, lub dowiemy się, że koszt transportu do naszego kraju jest dużo, dużo, dużo wyższy niż normalny koszt transportu takiego towaru. Po co robią to sprzedawcy? Robią to po to, żeby po prostu namówić na zakup nieświadomą osobę i liczą na to, że dana osoba, jeśli już przeleje pieniądze, po prostu zdecyduje się dopłacić drugą część, tą wyższą, lub część, która sprawi, że towar nie będzie już wcale taki konkurencyjny. Natomiast sprzedawca pozyskał klienta, zarobił. Jest to nieuczciwe, natomiast można się z tym spotkać bardzo często, szczególnie na Alibabie. Także jeśli widzicie jakiś produkt, który jest w rewelacyjnej cenie, za niskiej i coś Wam się wydaje dziwnego, prawdopodobnie będzie to oszustwo. Druga z popularnych metod oszukiwania klientów ma miejsce w przypadku zamawiania próbek. Jak to wygląda? Klient chce zamówić próbki od danego producenta, zamawia jedną czy dwie sztuki, otrzymuje produkt, jest z niego bardzo zadowolony. Następnie składa większe zamówienie i niestety produkt, który otrzyma, nie będzie miał tej samej jakości, co próbki, które zostały zamówione wcześniej. Tak też się zdarza. O co chodzi? Chodzi o to, żeby po prostu zaoszczędzić, zarobić więcej w sytuacji, w której rynek jest bardzo konkurencyjny. I jak się chronić przed taką metodą? Trzeba zamówić większą ilość próbek, tak żeby zasymulować po prostu mniejsze zamówienie hurtowe. Czyli nie zamawiajcie jednej, dwóch sztuk, tylko weźcie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt w przypadku tanich produktów. Kolejna z metod oszukiwania klientów to oferowanie oryginalnych produktów w często okazyjnych cenach. Bardzo często chińscy sprzedawcy, chińscy producenci sprzedają perfidne podróbki jako oryginalny towar, tłumacząc się tym, że jest to produkt dedykowany na rynek chiński. Jeśli zamawiacie oryginały z Chin, bądźcie świadomi, że w większości wypadków są to zwykłe podróbki. Ceny markowych produktów, na przykład butów w Chinach, wcale nie są dużo niższe niż na Zachodzie. Także w większości wypadków to, co zamawiacie, będzie to po prostu zwykła podróbka. Natomiast sprzedawca będzie się upierał, że jest to oryginał i będzie motywował to tym, że jest to na przykład odrzut z fabryki albo ma bezpośrednie źródła dojścia do fabryki. Nie bądźcie łatwowierni, w większości wypadków są to zwykłe, tanie podróbki. Kolejny z oszustw, które ma miejsce, dotyczy certyfikatów, test reportsów w przypadku produktów, które podlegają pod tego typu rzeczy. Jak to wygląda? Pierwsza sytuacja to odmowa pokazania test reportsów, odmowa pokazania certyfikatów. Prosicie o nie producenta, producent mówi, że tak, ma je oczywiście, natomiast prześle je Wam po dokonaniu zakupu. Nigdy nie zgadzajcie się na coś takiego, ponieważ w większości wypadków producent po prostu tego w ogóle nie posiada. Gdyby posiadał, to po prostu by je Wam udostępnił do wglądu. Duże firmy, szanujące się firmy, bez problemu Wam to wyślą, ponieważ nie mają się czego obawiać. Chcą udowodnić, że wszystko się tutaj zgadza. Druga sytuacja to po prostu podrobione certyfikaty, podrobione test reportsy, przerobione gdzieś po prostu w programach do obróbki graficznej. To również często się zdarza. Zdarza się też tak, że są one już po prostu przeterminowane, że tak powiem, czyli są już nieważne. Natomiast
Dlatego pytajcie zawsze przed dokonaniem zamówienia, proście o przesłanie tych dokumentów, przyglądnijcie się im, nie wierzcie, że producent je ma, jeśli nie chce wam ich państwu pokazać. Kolejna z sytuacji ma miejsce w przypadku zamawiania towarów. Wygląda to w ten sposób, że dokonujecie zamówienia na dany produkt. Wszystko wydaje się być w porządku, widzieliście ofertę, widzieliście zdjęcia, zamawiacie ten towar i otrzymujecie towar, który jest bardzo zbliżony do tego produktu, który wybraliście, natomiast jest troszeczkę inny. Różni się często szczegółami, natomiast bardzo często są to istotne szczegóły i otrzymujecie produkt, który jest po prostu niższej jakości, jest to gorszy wyrób, ma mniej funkcji, natomiast jest bardzo, bardzo zbliżony do produktu, który chcieliście zamówić. Skąd się to bierze? Po prostu producent chce zarobić więcej, czyli wysyła wam tańszy produkt zamiast droższego. Natomiast będzie on później starał się wam wmówić, że tak nie jest, albo że wiedzieliście, co zamawiacie, albo że były zdjęcia w ofercie. Natomiast nie wierzcie w to, jeśli dostaliście inny produkt niż zamawialiście, no to ewidentnie po prostu ktoś chciał na was dodatkowo zarobić w sposób nieuczciwy. Kolejny z oszustw tyczy się gwarancji lub usług posprzedażowych. Jak to wygląda? Jak wygląda sytuacja? Zdarza się tak, że producent chcąc sprzedać swój produkt oferuje go z dożywotnią gwarancją lub z dożywotnim posprzedażowym serwisem lub z dożywotnią funkcją dla tego produktu. Jeśli jest to coś, co wymaga na przykład oprogramowania, które powinno być aktualizowane, producent mówi, że będzie je aktualizował, że jest to po prostu wykupione, na przykład obsługa serwisowa dożywotnio. Co się potem dzieje? Producent znika i na przykład po 2 latach gwarancji nie ma obsługi posprzedażowej, nie ma danego na przykład serwisu, który powinien był współpracować z danym produktem. I co? Niewiele jesteście państwo wtedy w stanie zrobić, ponieważ producenta nie ma do kogo składać reklamacji, producent znika. Oczywiście z waszymi pieniędzmi, a państwo zostajecie z problemami, bo na przykład wasi klienci zgłaszają wam roszczenia tutaj, ponieważ produkt nie działa. Nie działa jakiś serwis do obsługi produktu. Tak też się zdarza i trzeba po prostu uważać, nie zawsze wierzyć w obietnice sprzedawców. Kolejnym z oszustw, z którym możecie się państwo często spotkać, to sytuacja, która ma miejsce w przypadku zamawiania głównie produktów elektrycznych, elektronicznych. O co chodzi? Produkty mają deklarowane parametry, natomiast w rzeczywistości okazuje się, że istnieje duża rozbieżność. To, co deklarował producent, nie potwierdza się niestety w rzeczywistości. Pojemność baterii jest mniejsza niż deklarowana przez producenta. Długość jakiegoś produktu jest nieco krótsza niż powinna być. Wytrzymałość. Takie rzeczy zdarzają się bardzo często. Bardzo często na przykład deklarowana moc danego produktu nie jest taka w rzeczywistości, jaką deklarował producent. I to zdarza się notorycznie, to zdarza się bardzo często w przypadku tego typu produktów i trzeba być na to bardzo wyczulonym. Kolejnym z oszustw, z którym możecie się państwo spotkać i o którym nagraliśmy kiedyś filmik, jest to sytuacja, w której haker włamuje się na konto danej firmy chińskiej i komunikuje się z klientami, prosząc o zapłatę. Natomiast co się dzieje? Zmieniony jest numer konta do przelewu. Co się wtedy dzieje? Państwo wykonujecie przelew, myślicie, że płacicie danej firmie za towar. Może to być firma, z którą współpracujecie od lat. Natomiast wiadomości wcale nie trafiają do tej firmy, tylko do osoby, która włamała się na skrzynkę mailową albo na komunikator tej osoby odpowiedzialnej, pracującej w tej firmie. I pieniądze trafiają do tej osoby, czyli do tego włamywacza, a nie do firmy. Takie osoby często usuwają potem wiadomości tak, żeby firma w ogóle się nie dowiedziała, co się dzieje. Jak się kończy sytuacja? Państwo płacicie, myślicie, że towar do was dotrze, natomiast firma, od której zamawiacie, nawet nie wie, że zostało złożone zamówienie. Znamy taki przypadek z autopsji. Jeśli jesteście ciekawi, zobaczcie filmik na naszym kanale, ile osoba, o której tam wspominamy, straciła pieniędzy na takiej sytuacji. Jest to bardzo przykre, bardzo nieuczciwe zachowanie. Niestety zdarza się to i trzeba być na to wyczulonym. Także jeśli współpracujecie z daną firmą i dana firma poprosi was, byście zapłacili na inne konto, zawsze poproście o wideorozmowę z pracownikiem tej firmy, żeby on to potwierdził. Za każdym razem, jeśli my dokonujemy płatności na inne konto niż zawsze, prosimy, by dana osoba stanęła z karteczką w ten sposób tutaj,
Prosimy ją, żeby też ruszała głową na wszystkie strony, by zobaczyć, że nie jest to jakiś deepfake, tylko naprawdę rozmawiamy z tą osobą. Ponieważ zmiana konta ma prawo się zdarzyć. To jest normalne, to w Polsce też się zdarza, spółki zmieniają numery kont. W Chinach również się to zdarza i śmiem twierdzić, że nawet częściej niż w Polsce. Także poproście o takie potwierdzenie, najlepiej na wideo, byście mieli pewność. Kolejne popularne oszustwo wygląda w ten sposób, że dokonujecie zakupu w danej firmie. Często jest to firma, której nie znacie. Płacicie za towar i koniec. Urywa się kontakt, towaru nigdy nie widzicie. Osoba, która przyjęła płatność, po prostu znika, wyparowała. I tyle. Takie sytuacje również mają miejsce, także warto zweryfikować firmę przed zakupem. My świadczymy też takie usługi, możecie rzucić okiem na naszej stronie discolm.pl. Najlepsza jest weryfikacja fizyczna, w której po prostu sprawdza się, czy ta fabryka istnieje, czy ten sprzedawca naprawdę istnieje, w celu zabezpieczenia się przed takim oszustwem. Także jeśli kupujecie coś w nowej firmie, warto być ostrożnym. Kolejne ciekawe oszustwo, z którym możecie się spotkać, ma na celu wprowadzenie Państwa w błąd i wmówienie, że producent jest renomowany i produkuje towary wysokiej jakości. Co robi sprzedawca? Sprzedawca mówi, że jest producentem, który realizuje zamówienia na zlecenie dla dużych zagranicznych zachodnich firm, czyli że jest ich podwykonawcą. Usłyszycie, że dany producent robi dla tego, tego i tamtego, co po prostu podświadomie oznacza, że robi on dobrą robotę. Jak jest naprawdę, bardzo często takie firmy nie mają nic wspólnego z tymi dużymi markami. Nigdy nie produkowały nic dla nich, nie są ich podwykonawcami i ma to jedynie na celu wmówienie Państwu, że jest to renomowana, dobra firma, która robi dla zachodnich firm, realizuje dla nich zlecenia. Warto uważać w takich przypadkach i nie zawsze wierzyć w tego typu deklaracje, ponieważ często są one nieprawdziwe. Kolejne oszustwo, z którym możecie się Państwo spotkać, to sytuacja, w której dokonujecie zakupu na platformie Alibaba i chcielibyście sfinalizować takie zamówienie poprzez platformę Alibaba, natomiast producent usilnie chce, byście Państwo zapłacili poza portalem. Czy zawsze jest to oszustwo? Nie zawsze. Czasami może chodzić tylko i wyłącznie o to, żeby zaoszczędzić na prowizji dla portalu Alibaba. Czyli firma chce ominąć pośrednika Alibabę i nie zapłacić im należnego im procentu od sprzedaży. I będą Państwa namawiać do dokonania transakcji poza platformą. Czy zawsze jest to oszustwo? Nie. Często jest to po prostu chęć oszczędzenia i dodatkowego zarobku. Natomiast bardzo często może być tak, że producent po prostu chce Państwa oszukać i chce, byście zapłacili poza platformą i może dojść do sytuacji, w której po prostu producent zniknie i niestety nie otrzymacie Państwo towaru oraz nie otrzymacie z powrotem Waszych pieniędzy. To tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście oszustw jest więcej. Ja przedstawiłem tylko kilka ciekawszych lub mniej ciekawszych metod, którym posługują się chińscy nieuczciwi oszuści. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dzięki wielkie za oglądanie. I na koniec oczywiście reklama. Jeśli jesteście zainteresowani importem z Chin lub transportem z Chin, zapraszamy do nas firma discolm.pl. Świadczymy usługę kompleksową, a także usługę transportową dla bardziej doświadczonych importerów. Dzięki wielkie za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.